Cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy Fortnite. Ja już klikam, oczywiście, graj. No i za chwilę tutaj stoczymy tak wielką bitwę, tak? Bitwę, walkę. Jedni ze stu, tak? Może królewskie zwycięstwo dzisiaj? Może. Chociaż to się rzadko zdarza, a ja jeszcze jako no, typowo taki niedzielny gracz, no nie jakiś e-sportowiec, zawsze to też powtarzam, ale parę razy nam się udało przecież królewskie zwycięstwo, więc to jest zupełnie niemożliwe, tak? No ale zaraz się okaże, mamy już ekran ładowania. W sumie korzystając z okazji, to zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę, jakiś komentarz pod filmem. To jest naprawdę taki bardzo fajny, miły, taki fajny znak tutaj zostawić, że się wam podoba to, co robię, że chcecie, żebym dalej to robił. A teraz to już to robimy, bo już mamy, tak? To naszą sadzonkę odwiedzimy, tak? Sprawda, tu znowu się już trochę pozmieniało. Oj, co chwilę się coś zmienia, tak? W tym Fortnite, no my nie gramy jakoś bardzo regularnie. No, czas, chociażby mi, czas na to za bardzo nie pozwala, tak? Wiadomo, praca, wszystko, tak? Nie można tak po prostu cały czas grać. A chciałoby się. Nieraz by się chciało. To sobie jeszcze... Właśnie. A, mamy tą sadzonkę. Mam nadzieję, że mamy. Jest, jest. Nie ukradł nikt nam jej. No już Halloween jak najbardziej tutaj się zaczyna. Jakieś dynie, nie dynie. O, statek. Ja nie grałem, odkąd z wami ostatnio grałem, to tutaj nie grałem. I tutaj widzę, że coś tu się pozmieniało. Znowu mamy taki statek. Jak to kiedyś były, tak? Te statki. No odwiedzimy go, a potem oczywiście pójdziemy sobie do naszej sadzonki. Dobra. Broń już jakąś mamy. Podpalać też będziemy. A czemu by nie? Snajperki akurat stosunkowo mnie mało interesuje. Nie wiecie doskonale, że ja nie przepadam za tego typu bronią w Fortnite'cie. Oj. Spray życiowy przyda się. Czemu by nie? Zobaczymy, może akurat się przyda, chłop. Dobrze, zejdziemy jeszcze tutaj na dół, nic ciekawego nie widzę. Okej, kolejna skrzynka. Teraz będzie straszyć ten nasz tu kompan. Nawet nam tu wyskakiwać co chwilę. Dobrze, go widać za ściany, tak? To nie będzie nas aż tak straszyć. Nie będziemy do niego strzelać przynajmniej. No dobra, do sadzonki, nie? Łe. W złą stronę jadę! Takim to tak pod górkę będzie ciężko. Dobra, kolejne skrzyneczki. Wow!
Aj! No! Kurczę, nieciekawie, nieciekawie nam tu poszło, ale od razu klikamy graj, przecież zagramy jeszcze raz, tak? Może tym razem już polećmy od razu do tej naszej sadzonki. Bo faktycznie trochę słabo tutaj tak zginęliśmy. Łatwo daliśmy się zabić, tak to nazwę. No, ktoś musi być 61, tak? Nie, nie ma tutaj innej opcji. Są tak, chyba jakiś bardzo nowy gracz, nie? Bo bardzo nawet ten spray tak dziwnie używa. No, to też faktycznie nie czułem, że to był jakiś bardzo ciężki przeciwnik, aczkolwiek no mimo wszystko tak zginąłem. Nie jestem z tego jakoś mega dumny. Spróbuję się poprawić, spróbuję zdobyć choćby jedną likwidację. Myślę, że sobie jeszcze jeden ten mecz zagramy i myślę, że pójdzie nam o wiele lepiej. Chociaż mogę się mylić. Oczywiście kierowcy autobusu już podziękowaliśmy. Lecimy. O, proszę. Już przeciwnik na horyzoncie. Czyżbyś chciał wylądować tak jak ja zawsze ląduję? Nie, trochę inaczej. Koniecznie nam jest jakaś broń potrzebna, żeby on nie zdobył jej szybciej. Gdzie on jest? Tam się strzela, ale go nie widzę. O! No i chyba się poprawiłem, tak? Bo chociaż jedna likwidacja już na pewno jest. Czyli już totalnego wstydu nie będzie. Jaki bajer. Zombie? Okej. No tak, Halloween, tak. Mogłem się tego domyśleć, że coś takiego tutaj mnie zaatakuje. Dobra, sprawdźmy naszą sadzonkę. Legendarne. A jeszcze tutaj trochę osłonki. I jedziemy. Ktoś tu już był przed nami. Więc gdzieś tu jeszcze się może kręcić. I mamy kolejną likwidację. Ale przyznam, że ciekawie nas tutaj zaskoczył. O nie, nie, nie! Fu, ale to już było ostro. O, klucz mamy, proszę. Fajna sprawa. Dobrze, tutaj jak najszybciej się spróbujmy trochę podleczyć.
Chcąc zaoszczędzić trochę tego sprayu, to pojemy tutaj. Coś tu mamy jeszcze do jedzenia ciekawego? Nie bardzo. No dobra. Nie ma co tutaj za bardzo oszczędzać też w drugą stronę. Tutaj sobie trochę osłonkę. No nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Musicie się ze mną zgodzić. Bo trzy likwidacje już są. A nie zamierzamy jeszcze kończyć. A, kokosa sobie zjemy, bo kokos da nam osłony trochę. Już prawie mamy na full. Chyba grzyba możemy zjeść, nie? Do stówy. Już zapominam takich rzeczy. Tak. No to jest stuwa. Elegancko. Co, bierzemy jakieś auto i jedziemy. No co mamy, co będziemy się tutaj długo rozwodzić. Przydałby się jeszcze jeden klucz. Bo tam mamy podwójny, widzicie? Na pewno widzicie. Tu o. Pojedziemy tam sobie na górę, zobaczymy, czy coś tam ciekawego jest, tym bardziej, że burza nas nie goni. No chętnie bym użył, ale mam tylko jednego, więc szkoda mi, że tutaj zaraz nas krąg burzy zje. Może jeszcze znajdziemy drugi, to by było naprawdę fajnie. A, wynajmiemy sobie, a czemu nie? Chociaż ostatnio średnio pomógł. Powiedzmy, że nie miał okazji. O, legendarne, proszę. Miejmy. Tym bardziej, że ta jest dosyć dobra, ale dosyć specyficzna, bo strzela właśnie takimi seriami. Dobra, wiecie co? Nie mścimy się, nie bierzmy tego klucza. O nie! Tym oto tragicznym akcentem może zakończymy ten odcinek. No nieźle, nieźle. Co za wtopa, nie? Co za wtopa, no ale oczywiście, no i takie się zdarzają, tak? Tutaj zupełnie nie to miałem na celu, wiecie co chciałem, żeby nas trochę ta podniosło i żebyśmy po prostu na lotni sobie polecieli, a my po prostu spadliśmy jak kłoda i się rozbiliśmy, tak? No, niestety, widocznie tak miało być, to ewidentnie nie jest mój dzień na Fortnite'a, tak? Na początku pierwszy mecz dosyć faktycznie słaby, drugi nie było tak najgorzej, nawet nam w miarę szło, tak? No ale sfejlowałem na końcu tragicznie, ale mimo wszystko bawiłem się przy tym dobrze. Mam nadzieję, że wy również, jeżeli tak właśnie było, jeżeli wam się podobał ten odcinek, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, na dole czerwony przycisk subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z Syberii, ze zdrapek Lotto, z innych gierek, innych aktywności na kanale.
Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczki w górę. To jest takie bardzo miłe, naprawdę bardzo miłe dla każdego twórcy na YouTube. Jakiś komentarz pod filmem. Ja wszystkie komentarze czytam, na wszystkie odpisuję. No i co mogę jeszcze więcej dodać? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!